Cześć, witam Was moi drodzy w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy dwa filmy. No w zasadzie to ja zrobię dwa filmy, ale będziecie widzieć je tydzień po tygodniu. Pierwszym z nich właśnie dzisiaj to jest kapusta zasmażana. Bardzo dobry, polski, naprawdę wspaniały przepis. Bardzo smaczna kapusta. Zobaczycie to wszystko na filmie. A drugim przepisem, tylko tak powiem, to będą żeberka. I te żeberka, które dzisiaj pokażę Wam, jak to wszystko wygląda już nawet, te żeberka zobaczycie za tydzień, bo kapusta zasmażana i żeberka idą razem w parze i tak naprawdę bardzo często spotyka się takie danie. U mnie na kanale możecie poszukać też żeberka pieczone na ognisku właśnie w kapuście. Tam w takim kociołku specjalnym, żeliwnym, bardzo fajnie udały nam się kiedyś te żeberka. Szukajcie tego filmu, no a już zaczynamy gotować kapustę. Zobaczcie, trochę tych produktów jest, ale pamiętajcie, że to są dwa dania na raz, czyli kapusta zasmażana po tej stronie i żeberka duszone po tej stronie. Dzisiaj kapusta zasmażana, więc robimy tak. 2,5 kg kapusty mniej więcej, do tego dwie marchewki. Kapustę zaraz będziemy próbować. Tłuszcze muszą być, ponieważ kapusta sama w sobie jest taka tępa, można powiedzieć. No jest bardzo, bardzo chuda, jak to kapusta kiszona, więc mamy tutaj do smażenia smalcu. Widzicie przecież z boku, ile jest tego smalcu, tam jest napisane. No i tu jest masło oczywiście z mąką, z którego będziemy robić zasmażkę. Do kapusty wrzucimy też grzyby suszone, leśne. Koniecznie. Mogą być pieczarki, jeżeli ktoś nie ma dostępu do grzybów suszonych, to albo idzie do sklepu i kupuje borowiki po prostu, trafiają się nawet za granicą, albo bierze pieczarki, kroi je, powiedzmy 5 pieczarek, trzeba je pokroić, plasterki, podsmażyć już. Dwie cebule polecą do kapusty i wszystkie te przyprawy, które tu są, czyli majeranek, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, no i jeszcze kminek. Jeżeli ktoś nie toleruje kminku, nie lubi, aczkolwiek kapusta zasmażana polska nie ma kminku, natomiast my lubimy, troszeczkę Czechami nam ta kapusta będzie pachnieć, no to wrzucamy trochę kminku, no i jeszcze pół litra mocnego bulionu. Taki bulion możecie sobie znaleźć u mnie na kanale, jak go ugotować, przepis, lub musicie poratować się jakoś inaczej i sobie załatwić taki bulion. No to jest wszystko co do kapusty. Zauważyliście zapewne, że tych składników było dużo, ale one się powtarzają właśnie. To danie jest tak skomponowane, że jeżeli podamy razem kapustę z żeberkami, to będzie fantastycznie, a jak jeszcze powiedziałem do tego, że zrobimy kopytka, to już jest cudownie. No to co, próbujemy kapustę, bo ważne jest, żeby zobaczyć, czy ona jest mocno kwaśna i czy jest długa, czy ma długie włókna, bo to jest też dla nas jakaś odpowiedź, jak będziemy to gotować. No i zobaczcie, tutaj mam właśnie, no włókna są na pewno długie, była tak cięta, to jest dobrze, nikt nie mówi, że to jest źle. Natomiast do naszej kapusty zasmażanej byłoby to zbyt długie włókno, będziemy musieli ją trochę poszatkować. No i jeszcze trzeba spróbować, czy jest aby na pewno słona i kwaśna odpowiednio. Zależy, kiedy się kupi kapustę i jak mocno jest zakiszona, to wtedy da nam to odpowiedź, więc ja próbuję. O kurczę, moi drodzy, pyszniutka jest, naprawdę pyszna kapusta. Rzadko się spotyka taką. Tą kapustę w takim razie tylko będę chciał przepłukać na szybko. Nie będziemy jej długo moczyć, bo w innym przypadku, gdyby ona naprawdę była taka, że aż wygina twarz, taka kwaśna albo taka mocno słona wręcz, to naprawdę poczujecie, jak spróbujecie. Więc wtedy warto ją na godzinę zostawić w wodzie, niech się odmoczy, ale nie przesadzajcie, bo kapusta jednak musi być kwaskowa i słona, więc ja swoją tylko i wyłącznie będę płukał w garnku przez chwilę. Zobaczcie to. Moi drodzy, to co tam słyszycie w tle, to są żeberka, które zobaczycie w innym filmie oczywiście, a my tu kroimy naszą kapustę, tak jak powiedziałem, na mniejsze kawałki, mniej więcej tak, żeby nam później się fantastycznie jadła. Jak ją pokroimy, to musimy ją wypłukać. Nalejemy do garnka wody i już, ale to za chwilę. Czasami jak pokroicie w tą stronę, w poprzek, jak widzicie, że jest za szeroko, to możecie jeszcze ją tak ciachnąć. Będzie jeszcze drobniejsza. Właśnie taką oczekujemy w naszym garnku. Nalałem wody do garnka. Wymieszam odrobinę. Tak jak powiedziałem, nie moczymy, tylko płuczemy chwilę. Teraz trzeba w miarę sensownie to odcisnąć. Bez szaleństwa, ale też żeby tej wody za dużo nam tam nie zawędrowało, chociaż my i tak będziemy podlewać wodą całą kapustę. Po prostu wyciśnijcie. Możecie też wlać ją na duszlak i poczekać sobie z pół godziny, żeby się sama odsączyła. A ja nie mam czasu. Trzeba robić pyszną kapustę.
bo naprawdę zaczynają być wszyscy już głodni, a tu jeszcze ze 2 godziny, zanim ona będzie dobra. Spróbuję ponownie, widzicie, że już dużo krótsze mam nitki. Ta już jest fantastyczna, kwiatkowa, mniej słona, idealna do naszej kapusty zasmażanej. Podłączyłem już gaz pod garnkiem i wrzucam tutaj, wyłaś, cały smalec, niech się roztopi. W moździerzu przygotuję sobie pieprz. Słuchajcie, myślę, że to będzie jakaś płaska łyżeczka. Na początek może trochę więcej, bo tej kapusty jest sporo. Ona musi być trochę ostra. Pamiętajcie też, że pieprz rozgniatany lub mielony bezpośrednio jest dużo mocniejszy później w smaku niż ten mielony kupiony w sklepie. Więc jak macie taki właśnie, to musicie ostrożniej trochę postępować. Zawsze później, jak Wam będzie zbyt mało ostro, możecie jeszcze dosypać tego mielonego odrobinę na koniec, ale to się okaże. Na razie płaska łyżeczka pieprzu gniecionego powinna wystarczyć. Tu pieprzu wsypę 2 łyżki majeranku. Majeranek warto też przetrzeć delikatnie, wydobędziemy z niego więcej. I to na razie zostawię, tam się tłuszcz topi, więc szybciutko trzeba przygotować cebulę. Cebulę kroimy w kostkę grubszą, nie musi być mała. I od razu cebulę wrzucamy na nasz tłuszcz. Czekamy niezbyt długo, tak żeby nam się zrobiła słomkowa, czyli lekko taka żółtawa. Wiecie, jak wygląda słoma na polu, mniej więcej taki kolor powinna mieć. Co jakiś czas zamieszajcie, bo to jest tylko smalec i nam się cebulka nie spali. W tym czasie przygotujmy resztę przypraw. Grzyby trzeba pokruszyć na mniejsze kawałeczki. Niech będą wszędzie w kapuście. Niech tam po prostu dosyć mocno rządzą. Do tego wrzucę ze 3 liście laurowe i nie więcej niż 10, nawet mniej może, kuleczek ziela angielskiego. Wrzucę też jakieś, to jest pół łyżeczki mniej więcej, kminku. No i to są nasze przyprawy, tutaj i tutaj. Czekamy, aż cebulka nam się zrobi, zobaczmy. Już jest nieźle, jeszcze dosłownie pół minuty. Troszeczkę tam niektóre się z boku lekko przywarły, bo szykowałem przyprawy. No i widzicie, trzeba uważać przy tym, będziecie robić to na pewno inaczej, szybciej. Więc już dodaję wszystko na początek. Grzyby, liście laurowe, ziele angielskie i kminek. A teraz pieprz, majeranek, wszystko już razem. Zamieszamy bogato. Myślę, że chcielibyście znaleźć się teraz w tej kuchni i powąchać, jak to jest cudownie się wydobywa ten zapach z garnka. I już mogę faktycznie kapustę umieścić tutaj całą w garnku. Troszkę się boję, słuchajcie, że ona mi się nie zmieści, ale kapusta po uduszeniu lekkim, ona usiądzie dosyć mocno, więc chyba nie będzie kłopotu. Mam nadzieję, że wejdzie mi wszystko. Teraz trzeba wziąć odpowiednie narzędzie i zamieszać od spodu, żeby wszystkie przyprawy nam przeszły do kapusty i żeby się nie spaliły. Czy nie wydaje Wam się, że o czymś zapomniałem? Tak, właśnie. Nie było jeszcze marchewki. Muszę szybciutko, jak zamieszam, marchewkę zetrzeć do miski i też ją tu wrzucić. Chociaż ta kapusta, jak mówiłem wcześniej, ma trochę marchewki, ale to jest za mało. No dobra, pierwsze mieszanie udało się jako tako. Mogę przykryć. I szybciutko ścieram marchew na grubej jarzynowej. Tamte są w marchewce, te oryginalne, tak to nazwijmy, już starte są na drobnej. A my zrobimy na grubej, też się rozgotuje, a będzie ją dosyć fajnie widać. Wrzucam marchew. No i jest okazja akurat, żeby jeszcze raz zamieszać. To, co tam się nam już przysmażyło od spodu, wywracamy na górę. Dobrze, moi drodzy. Najwyższy czas, żeby wlać bulion. Pół litra bulionu na razie. Podkręcę trochę gaz. Jeszcze delikatnie zamieszam. Teraz już ma się w czym dusić. Przykrywamy. I czekamy, niech się zagotuje. Jak zaczyna mrugotać sobie od spodu i para wodna zacznie wychodzić przez pokrywkę, wtedy wiemy, że jest zagotowane. No i przestawiamy na mniejszy gaz. W tym momencie co jakiś czas możecie dolać pół szklanki wody. Ona ma się dusić, 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 aż kapusta będzie miękka. Będziecie sprawdzać ją, po prostu trzeba wziąć, spróbować. Jak już się daje, jeśli jest wspaniała, to wtedy jest bardzo dobrze. No sprawdźmy, już się chyba gotuje. O tak, słychać wyraźnie, że się gotuje. Zajrzyjmy, ile tu jest wody.
No, nie jest za dużo, ale nie jest też mało. Zobaczcie, wystarczy tyle, żeby się dusiła, więc przestawiam, tak jak powiedziałem, na mniejszy gaz. Słuchajcie, minęło jakieś 10 minut od ostatniego naszego spotkania. No jeszcze jest trochę wody, ale mało jednak. Chyba się szybciej wygotowuje niż myślałem, więc zamieszam porządnie. Niech marchewka jeszcze przecież dobrze nam się tam rozejdzie. I dolejemy jakieś pół szklanki, 3/4 powiedzmy. Niech sobie powoli się dusi dalej, na spokojnie. O, proszę. W takim razie umówmy się, że będziemy sprawdzać co 10 minut. Rozgrzewam patelnię, ale tym razem masło wrzucę w plastrach. Chcę, żeby mi się równomiernie roztopiło, bo masło jest takim tłuszczem, że z jednej strony będzie nam się jeszcze roztapiać, a z drugiej strony już się będzie mocno palić. No więc ta metoda wydaje się bardzo dobra. Masło się pięknie roztopiło, więc możemy dodać całą mąkę. I przesmażamy tą mąkę delikatnie w tym maśle w taki sposób, żeby absolutnie nam się nie przypaliła. Więc teraz na razie mieszamy, żeby nie było żadnych kropek, żeby cała mąka się rozeszła. No i jeszcze dosłownie paręnaście sekund posmażymy, niech się ta mąka przygotuje, zaparzy razem i w zasadzie możemy wyłączyć. Bo patelnia jeszcze jest gorąca, na razie nie przestajemy mieszać, dlatego że jakbyśmy przestali mieszać, to od spodu nam się mąka może przypalić, a to jest niepożądany smak naszej kapuście. Lekko przypalona mąka pachnie nieco jak przypalone pieczywo, więc nie chcemy w kapuście mieć czegoś takiego. No i w zasadzie mamy zasmażkę już gotową, tak ją pozostawimy w tym stanie do stygnięcia. To spójrzmy, jak wygląda teraz. No, ile tej wody jest. Jest prawie tak, jak powinno być. Właśnie tyle powinniśmy utrzymywać, może nawet trochę więcej. Jeszcze wleję z pół szklanki, zamieszam i pokażę Wam, ile wody powinno być później, nawet jak będziemy dodawać zasmażkę, ponieważ zasmażka musi się rozprowadzić w naszym sosie z kapusty i wtedy jest najsmaczniejsza. Nie może być tutaj zbyt sucho. Powiem Wam, że jeszcze jest za mało. Jeszcze pół szklanki. Chodzi o to, że nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, wlejcie pół litra wody czy ileś tam, ponieważ ona się wygotowuje. My musimy wiedzieć, jak jest nasycona ta kapusta wodą. Właśnie teraz już widać, że ona zaczyna trochę, o właśnie, widzicie? Lekko naciskam i robi się sos na wierzchu. Właśnie tak ma być, jak teraz. Dobra, zostawiamy tak na pewno jeszcze z godzinkę, albo lepiej się będzie dusiła, ale pamiętajcie, żeby utrzymywać taki stan wody cały czas, więc co 10-15 minut maksymalnie sprawdzajcie, dolewajcie po pół szklanki, może więcej. Będziecie wiedzieć, o co chodzi. Zobaczcie, moi drodzy, przygotowałem sobie tutaj odrobinę kapusty. Naprawdę jest niezła. Jeszcze nie jest to pełny smak, ale już tak naprawdę prawie. Jeszcze myślę, że z 15 minut to jest góra. Słuchajcie, ta moja kapusta gotuje się jakieś godzinę 20 minut w tej chwili. Więc całość to będzie godzinę półtorej. To zależy też od kapusty. Czasami kapusta gotuje się tylko godzinę, więc Wy musicie częściej sprawdzać. Ja oczywiście próbowałem wcześniej, natomiast to już jest ten temat taki prawie. Więc jeszcze czekam 10-15 minut góra. Dolewam jeszcze cały czas wody, oczywiście uzupełniam. No i będziemy zarabiać za smażką i to już będzie koniec, będzie pyszna. Pamiętacie, na początku mówiłem, że będę robił kopytka. Zobaczcie, 100 tysięcy milionów kopytek narobionych. Woda się tu już zaczyna powoli grzać. Kapustę za chwilę będziemy kończyć. No i za chwilę będziemy też kończyć żeberka. Nie wiem co, do którego filmu idzie, ale wszystko razem zmiksuję i połączę. No to co, może najpierw kapustę. Na początek sprawdźmy, ile jest wody. Czy nie jest za mało? Musi być więcej, musi być ją tutaj widać. Wygotowała się, więc dolałem jeszcze szklankę. Tak, tyle będzie dobrze. Jeszcze troszkę mało jest. Teraz będzie dobrze. Zamieszam, niech to się zagotuje. Teraz na naszą zasmażkę nabieram sosu z kapusty. Tak. Rozpuszczam zasmażkę w tym sosie. I już widzicie, dlaczego musiało być tak, żeby zasmażka była zimna, ponieważ w tym momencie dostajemy średnią temperaturę, wszystko będzie super rozpuszczone, natomiast gdybym wrzucał na wrzącą zasmażkę wrzący sos z kapusty, wszystko by nam zaczęło momentalnie się ścinać, tak jak to ma w zwyczaju mąka. Więc ten sposób wcześniejszy, o którym mówiłem, jest doskonały. Całą zasmażkę wlewamy do kapusty. Szybko.
I teraz kapuchę trzeba wymieszać razem ze zasmażką i mamy już co? Kapustę zasmażaną. Tak, ona będzie pyszna, zrobi się taka gładka, kremowa od mąki i masła. Smak masło znacząco jeszcze poprawi. I już zobaczcie, jak się ciągnie, widzicie? Jest inna w konsystencji. Nie jest taka sucha, nie jest taka, jakby tu powiedzieć, grębka w dotyku, w smaku, w buzi, tylko jest mazista. I na tym cała jej tajemnica polega. Zobaczcie, co zrobiła zasmażka z naszą przepyszną kapustą. Zrobiła się kapusta zasmażana, a la środa gotuje. Przepysznie wyszła, róbcie ją w domu oczywiście. Fikuśny listek bazylii na całą górę, żeby jakoś przyozdobić. No zaraz będziemy ją podawać z całym obiadem. A oto i nasz cały talerz. Kapusta zasmażana, przepyszne żeberko, no i kopytka, tak jak obiecałem. Wszystko tutaj już gotowe. Ja idę jeść. Ten przepis, kapusta zasmażana, w połączeniu z tym wszystkim, co widzieliście, jest niebywale smaczny. Powtarzam to i powtarzam, no ale jak nie powtarzać, kiedy tak jest naprawdę? Róbcie takie przepisy, szukajcie takich i innych przepisów obiadowych, róbcie ciasta, róbcie przekąski, róbcie śledzie, róbcie co wam do głowy przyjdzie z mojego kanału. Są to potrawy pyszne. Szukajcie takich rzeczy u mnie na YouTubie oczywiście. Szukajcie mojego Facebooka, tam coś napiszcie, dorzućcie komentarz, zróbcie co tam się wam żywnie podoba. Środa gotuje, tak ma być. Cześć!